kiedy i jak nabywamy pożyteczne otwory bakterii. Tutaj się zaczyna cały jakby system zależności flory bakteryjnej i naszego układu odpornościowego zaczyna się od narodzin. I to jest niezwykle ważne. Szkoda, że do gabinetów dietetycznych przychodzi jeszcze tak mało kobiet, które przygotowują się do ciąży, które są w ciąży. Więcej są to problemy albo zdrowotne, albo związane z wagą. Natomiast wszystko się zaczyna od, praktycznie rzecz biorąc, już od poczęcia. Świadomego poczęcia oczywiście mam na myśli. Organizm podludzkiego rozwijający się w okresie prenatalnym jest mikrobiologicznie sterylny i nie posiada żadnej flory bakteryjnej. Pierwszy kontakt ze światem zewnętrznym to są drogi rodne mamy. Dzisiaj, w sumie tam już od gdzieś jakiegoś roku już zaczyna się coraz więcej mówić o tym, że jednak w łożysku też rozpoznano, że są bakterie, które mają niezwykły wpływ na rozwój dziecka, ale jest to w sumie jeszcze mocno złożone i nie do końca rozpoznane, dlatego że jest tam bardzo dużo nieścisłości. Być może w metodyce badań, w każdym razie, z jednej strony podaje się, że ta flora bakteryjna, która się znajduje w łożysku, która tam zaczyna się kształtować od pierwszego trymestru, że ona jest podobna do flory bakteryjnej znajdującej się w jamie ustnej, że problemy z jamą ustną, z ciosłami mogą mieć wpływ na przyspieszenie nawet porodu. A później podaje się, że tam w tym też jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że tam się w tym łożysku znajdują właśnie bakterie z gatunku Escherichia coli i enterokoki. Dlatego, że z jednej strony bez najmniejszej wątpliwości pierwszy kontakt ze światem zewnętrznym to jest flora bakteryjna w drogach rodnych mamy. Im bliżej porodu, to jest, tak powiem, już wiadomo na bez najmniejszej wątpliwości, że im bliżej porodu, tym większe skupisko laktobacillusów w drogach rodnych zaczyna się tworzyć. Oczywiście wtedy, kiedy ten organizm jest dobrze prowadzony i jakby mają one się tam skąd rozwijać. I to jest jakby pierwsza. I to skupisko właśnie to są te laktobacillusy, które są tak ważne później w rozwoju układu odpornościowego, który właśnie z laktobacillusami przede wszystkim wchodzi w kontakt, po prostu te komórki maski, komórki dendrytyczne, gdzie jakby uczy się rozpoznawać, które bakterie są tymi właściwymi, a które tutaj są naszymi wrogami. Później z mlekiem mamy są te bakterie, bifidobakterie, które mają niezwykły wpływ na pracę jelit. A jednocześnie nagle się pokazuje tam w smuce pierwszej, pokazują się właśnie te bakterie, nie tylko te, które są w jamie ustnej, ale właśnie te, o których mówiłem, czyli właśnie te E. coli i enterokoki w odpowiedniej proporcji, one nam są niezwykle ważne i potrzebne. Także jakkolwiek by nie było, no jeszcze dużo rzeczy jest nierozpoznanych. Ja obserwuję różnego, czytam różnego rodzaju badania i prace naukowe, które z jednej strony to, co się mówi, tam ci coś podważają, ci coś potwierdzają.
rzeczywiście jest kwestią przyjęcia odpowiedniej metodyki, znajomości informacji. Taka dygresja, prawie, bo dla mnie to jest też niezwykle ciekawe i kontrowersyjne, że na przykład przy chorobie trzustki nie zaleca się stosowania probiotyków, bo gdzieś tam zrobiono badania, w którymś roku tam 300 osób wzięło udział w badaniach i okazało się, że większa śmiertelność była u tych osób, które miały aplikowane probiotyki. Ale nie wiadomo, bo może to tylko na te probiotyki, które aplikowano. Nie podają, jakie aplikowali. A właściwie te probiotyki były podawane dojelitowo. A dlaczego dojelitowo? A z drugiej strony, wiadomo bez najmniejszej wątpliwości, że bez prawidłowej flory bakteryjnej dodatkowo trzustka nie będzie dobrze pracowała. Prawda? I teraz, jak są problemy z trzustką, to podawać te bakterie, czy nie podawać? Czy organizm ma sobie sam dać radę, a z czego ma sobie dać radę, która potrzebuje być podana? A to tak mi się teraz, bo to w sumie jeszcze jest teraz kwestia, jakie bakterie, w jakiej postaci. Do jelitowo dawali, bo dawali bakterie liofilizowane, a bakterie liofilizowane mają swoje tam różne wartości dodane dodatkowo. One, no nie wiadomo skąd daje bakterie do tych badań. Natomiast normalna droga pozyskiwania flory bakterii w organizmie to jest droga, albo tak jak mówię, poprzez skórę, albo normalnie poprzez otwór gębowy, wprowadzając wraz ze środowiska, wraz z powietrzem czy z pożywieniem. Bakterie powinny się znajdować w pożywieniu, a jeżeli w tej chwili nie mamy pożywienia, w którym się znajdują bakterie prozdrowotne, silne bakterie probiotyczne, no to potrzebne są takie preparaty, takie jak na przykład właśnie tutaj te, które podawane doustnie są żywe, witalne, aktywne i już są zdolne do zasiedlania całego przewodu pokarmowego i jelit od samego początku. I to jest naturalna droga i uważam, że bez najmniejszej wątpliwości takie podawanie flory bakteryjnej wraz z pożywieniem przy nawet poważnej dysfunkcji trzustki jest wskazane. No ale to jest kwestia albo nie tyle nawet indywidualna, co jakiegoś takiego właśnie głębszego. Są robione różne jeszcze prace, badania. Zobaczymy. Bardzo ważne jest właśnie ten moment narodzin. Niezwykle ważne jest właśnie przygotowanie organizmu mamy, to wiadomo, odpowiednie prowadzenie. Ja tutaj przy okazji powiem, bo nie, że się tym chwalę, ale jest to dla mnie niezwykle radosne, a jednocześnie niemalże ewenement, że jak byśmy z żoną poczęli naszą córkę, to już to od razu było wiadomo, że będzie karmiona piersią tak długo, jak to będzie tylko możliwe. Cała ciąża żony była prowadzona przeze mnie. Wszystko, czym się odżywiała, to wszystko przygotowywałem osobiście. Teraz nie pamiętam, córka ma w tej chwili 15 lat. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ile, po jakim czasie, krótko już sygnały, że zaczęło jej się coś tam zbierać, jakby mleko w piersiach. I tam zaciągnęliśmy języka tam, gdzie trzeba. No i informacja była taka, że mleka by pani na pewno nie zabraknie, tylko tyle, żeby chcieć karmić. A tak, chce karmić.
Córka nasza była karmiona piersią do 5 roku włącznie i nie jadła nic innego, tylko mleko z piersi i do tego popiła sobie wodę. Nic więcej. 6 rok już tam zaczęła sobie tam coś delikatnie podjadać, a jeszcze do 7 roku ciągnęła mleko z piersi i opowiadała, jakie to jest wspaniałe, jakie jest gęste, jakie są różnice smaków, jakie są zmiany różnego rodzaju i tak dalej. Córka nie była jeszcze ani razu u lekarza, bo ani razu już nie chorowała. Przeziębienia jakieś 2 razy w życiu swoim miała bardzo poważne zawarcia, ale to z powodów nerwów, bo się zdenerwowała raz na chorobą dziadka, a drugi raz nie pamiętam czy nie, ale to było też takiego dosyć istotnego i poważnego. I zdrowa i można, ale kwestia jest taka, że właśnie lekarka mówi, że trzeba zrobić cesarskie cięcie w życiu, nie poród naturalny, że ona mówi, że tam lekarka mówi, to ja pierwsze takie tak sobie poszło. No to zostaliśmy z położną i było patrzę, dopiero jak już strona była głową na zewnątrz, dopiero przyszła lekarka i pomogła w tych przyjęciu dziecka na świat. I jest zdrowa, ale to była pełna świadomość, dbałość od samego początku o wszystko, co tylko jest możliwe. Także, natomiast ja osobiście nie miałem takiego szczęścia, bo przyszedłem na świat po cesarskiego cięcia. Byłem schorowany, wyszedł antybiotyki, problemy ze zdrowiem. Do 40 roku życia miałem bez przerwy problemy ze zdrowiem. Choroby, wrzody, refluksy, to nie tylko. Ale jak się wziąłem w garść dla siebie, od 40 roku życia, dzisiaj mam tam nie wiem ile, no nie wiem, właśnie z jelit i jest produkowana przez bakterie rozdrowotne. Określa się, że w sumie bakterie w ciągu dnia wytwarzają około 2 litrów takich wzrostów organicznych, nazwanych właśnie paliwem w ciągu dnia. To jest bardzo dużo, ale mamy, ja się przyjmuję, że gdzieś około 2,5 litra, 1,5 litra wody powinniśmy wypijać dziennie, no to proszę zobaczyć, ile tego ta flora bakteryjna produkuje. To jeszcze raz dlatego takiego zestawienia, że nasze DNA ma mniej więcej około 30 tysięcy genów w całości, a tutaj ta flora bakteryjna ponad 3 miliony. Robotyczna flora bakteryjna jest strażnikiem organizmu przed patogenami. W momencie, kiedy ta flora bakteryjna w naszym organizmie jest i zasiada wodę śluzową jakby w całości, to te bakterie patogenne, faktycznie rzecz biorąc, nie są w stanie się zasiedlić. Tutaj pokazuję, jak to się przemieszcza, ile bakterii jednak, na jakim odcinku jest. Tutaj nie ma podanych liczbowo, ile tych bakterii jest jeszcze w przemyku, bo tam jest też dosyć sporo tych bakterii. One są bardzo, bardzo istotne. A tutaj jest jakieś odniesienie do tej formy bakteryjnej, na przykład co tu mówiliśmy właśnie w łożysku. Ale proszę zobaczyć, im niżej, tym jest ich więcej, a jednocześnie nawet w górnych tych żołądek możemy sobie pomimać, ale już dwunastnica i dalej, i to szczelie, i to cienkie, gdzie jest tych bakteriach, gdzie około 100 tysięcy
na gram tego jakby drabunka, to i tak to jest bardzo mało w stosunku do tego, co się dzieje w jelicie grubym, a jednocześnie zupełnie wystarczy, żeby współtworzyć na błonek, współtworzyć błonę śluzową i być zabezpieczeniem przed osadzaniem się tam flory bakteryjnej patogennej. Chciałem zadać Państwu pytania, ale te same pytania, te pytania sobie zrobimy sobie na koniec. Na pewno będzie na to odpowiednia ilość czasu, a my to fajnie z tymi pytaniami by się. Funkcja normalnej, naturalnej formy bakteryjnej organizmu. To w sumie na pewno wiadomo, że od początku stymulacja i wyżywanie układu odpornościowego już od chwili narodzin. Jest to wytwarzanie enzymów trawiennych, jest to wsparcie procesów trawienia. To są takie podstawowe rzeczy. Natomiast w sumie jakby funkcja tej flory bakteryjnej organizmu jest o wiele bardziej zdrowa, bo ona ma wpływ właśnie na przykład rozwój błony śluzowej, ochrona przed rozwojem tych patogenów. Znajdujące się na błonku jelit bakterie wybotyczne produkują kwasie środowisko, powodując, może to nie tylko to środowisko, ale powodując ścisłość komórek jelit, czyli uszczelnianie tych jelit, a to z kolei ma wpływ na brak osiedlania się bakterii chorobotwórczych na szczękach jelit. Bardzo ciekawe jest właśnie, że patogeny wprowadzone do naszego organizmu, jeżeli one są luźne, jeżeli one się nie mają gdzie zaczepić, to one przechodzą i są całkowicie wydalane. To tak jakby się bawić w ten, takie to zabawy z krzesami, nie? Jedno krzesło więc mniej niż nas i kto zdąży, ten usiądzie i jak te bakterie są, no to już te bakterie chorobotwórcze nie są w stanie się tam przyczepić, a luźne nie są groźne i dotyczy to praktycznie rzecz wszystkich tych bakterii, ale tych, które przychodzą z zewnątrz, nie? Te, które już gdzieś w nas są w mniejszości i czekają na możliwość, żeby się rozwinąć. A rozwiną się wtedy, kiedy tych bakterii prozdrowotnych będzie znowu niedostatek, bo coś tam na nie wpłynie. Brak odpowiedniej ilości bakterii prozdrowotnych w organizmie, no to wiadomo, dysbioza, dysfunkcja organizmu, to są alergie pokarmowe, procesy trawienia, przemiany materii całkowicie zakurzone, zespół jelita drażliwego, nieszczelność jelit, drożdżyca, rozwój bakterii z gatunku Clostridium, przy czym tutaj jest niezwykle w sumie ciekawe, bo się okazało, że z jednej strony, jeżeli jest deficyt tej flory bakteryjnej, oczywiście po odpowiednio długim czasie i ma to wpływ na rozwój dysfunkcji odpowiednich części naszego organizmu, odpowiednich organów, to rodzają się bakterie z rodzaju Clostridium, ale różne. W zależności od rodzaju tej dysfunkcji przy przytoczeniu do różnego organizmu, przy nowotworze na przykład płuc, nowotwór nerek, czy właśnie trzustki, czy innych chorób, te bakterie z rodzaju Clostridium, one będą się charakteryzowały jakby innymi szczepami i to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i oczywiście ten zespół psychologiczno-jelitowy zwany GAPS, który został stosunkowo też niedawno
jeden rozpoznany. Jak ja pamiętam doskonale, jak tam jeszcze w latach 2006-2007 mówiłem, oczywiście bez badań, to było po prostu takie rozpoznanie wewnętrzne, że ta flora bakteryjna ma bezpośrednie przełożenie, obecność tego flory bakteryjnej ma bezpośrednie przełożenie na pracę naszego umysłu, na wyspokojenie, że ona reaguje na nasze stresy, emocje, z tym, że ja to wtedy nazywałem emocjami, nie przypisywałem tego konkretnie do stresu, no to dury gada. Później, pamiętam, w 2009 roku opublikowano pierwszą pracę, nie wiem, chyba norweskich naukowców, którzy rozpoznali właśnie, że flora bakteryjna, ta prostowata flora bakteryjna, konkretnie bakterie kwasu mlekowego, wytwarzają swoistą biochemię, która wpływa na pracę mózgu, na wyspokojenie właśnie tych naszych energii związanych ze stresem. To zaczęto to podważać, że to badania nieautorytetne, że źle zrobione, że to pierwsze, że po prostu nie można tego na ten sposób przyjąć, że potrzeba bardzo dużo jeszcze kolejnych badań, żeby to przyjąć. A dzisiaj to jest elementarz. Dzisiaj jest rok tam 2017 chyba i to jest dzisiaj po prostu elementarz. Już dalej poszło, prawda, zespół psychologiczno-limitowy GAPS. To jest po prostu niezwykły związek przyczynowo-skutkowy. I znowu sobie teraz się zastanawiają, czy co było pierwsze, czy była kura, czy jajko, prawda, czy zaburzenie w tej florze bakteryjnej ma wpływ na te dysfunkcje, na depresję, na autyzm, na różnego rodzaju właśnie choroby związane z naszą psychiką, czy odwrotnie, czy to ma wpływ na tą florę bakteryjną. Moim zdaniem, śledząc literaturę, a jednocześnie też wiedząc i czując, jak to funkcjonuje, to niestety, ale oczywiście jest to związane z brakiem tej flory bakteryjnej i jakby z konsekwencjami, czyli to wszystkie reakcje, które zachodzą, bo tutaj nie podejrzewam, że tutaj to jeszcze też powiemy sobie właśnie funkcję tej flory bakteryjnej, jak ona wpływa. Dwa takie fenomeny dla mnie. To jest wpływ, obecność na naszych kosmkach limitowych enterocytów i ich wpływ na to, co się dzieje właśnie w jelicie, na szczelność jelita, na przemianę materii. A drugi dla mnie fenomen to jeszcze za mało rozpoznawalny, ale na pewno będzie o tym za jakiś czas dużo więcej się mówiło, a mianowicie wpływ bakterii prozdrowotnych, bakterii probiotycznych na proces metylacji, który zachodzi pomiędzy naszymi komórkami, pomiędzy molekułami naszych komórek i wpływ na to, co się dzieje w naszych organizmach, szczególnie im jesteśmy starsi, prawda? Pewne czynniki to bez najmniejszej wątpliwości ma też wpływ dalej na telomery, na jakby proces jakby długości naszego życia. To wszystko w momencie, kiedy byłoby odpowiednio wcześniej, dobrze prowadzone, z zachowaniem jakby wszystkich funkcji, które mogą w naszym organizmie trwać, być wypełniane, to naprawdę jesteśmy w stanie bardzo długo i bardzo zdrowo żyć. Oczywiście wyszukując w tym naszym współczesnym świecie, to co się nadaje to do zjedzenia, czyli jak najzdrowszą żywność, jak najmniej przetworzoną, albo takich producentów, którzy naprawdę potrafią coś porządnego
przetworzyć, wyprodukować i nam konsumentom to zaoferować. No właśnie. Jak organizm jest wyolony, to tylko terapii na przykład, to wystarczy no, kilka patogennych bakterii, które natychmiast zaczynają się rozprzestrzeniać. Natychmiast. One się mają gdzie zaczepić i później, jak są zaczepione, to naprawdę pierwszy raz to usłyszałem od żony i to powtarzam, bo to jest bardzo bazowe, że zdrowie odchodzi rzeką, a wraz na kroplami. Że łatwiej się osadzą bakterie chorobotwórcze w naszym organizmie, niż się później stamtąd można przegonić. Kiedy i komu można poddać probiotyki? Kiedy te bakterie są potrzebne? No, praktycznie rzecz biorąc, dzisiaj bez najmniejszej wątpliwości, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że każdy dietetyk powinien wprowadzić bakterie probiotyczne do codziennej diety. Bez najmniejszych wątpliwości, dlatego że tak naprawdę to prawie że nie ma zdrowego człowieka, który by miał całkowicie zdrowy mikrobiom w swoim organizmie. Wykonuje się, mamy kontakt na przykład tutaj chociażby z Instytutem Mikroekologii czy tutaj ten Wita Imo, gdzie to takie jakby mniej więcej na bieżąco, tam się wykonuje miesięcznie po kilkaset badań mikrobiologicznych i jak się znajdzie człowiek, który sobie przepada mikroflorę i się okazuje, że jest bardzo dobra, to się go wynosi gdzieś na piedestał, bo to się niezwykle rzadko zdarza. Także, że profilaktyka probiotyczna powinna być jakby podstawą dzisiaj w żywieniu, a terapia no to już w ogóle. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, słyszał, czytał raport Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który był przygotowany przez powołany zespół specjalistów. Przez Polski Komitet Olimpijski przed wyjazdem naszych olimpijczyków do Rio de Janeiro. Czy ktoś coś takiego widział, słyszał? W sumie bardzo ciekawa praca, gdzie chyba po raz pierwszy, zdecydowanie po raz pierwszy tak oficjalnie ustosunkowano się do probiotyków, do bakterii probiotycznych. Sportowcy to jest grupa specjalnego ryzyka, gdzie ten sport wyczynowy totalnie wyniszcza organizm, oni mają niezwykłe problemy ze zdrowiem. Na pytanie, czy ktoś widział i zna zdrowego sportowca, to można powiedzieć, że nie, bo to organizmy nie mogą być zdrowe przy takim wysiłku, tam jest totalny deficyt flory bakteryjnej i z tego tytułu mają niezwykłe problemy, ale właśnie coraz więcej przeszłych badań, szczególnie Komitetu Olimpijskiego Australijskiego, który tam jakby dominuje w tych badaniach prosportowych, okazuje się, że podstawą żywienia, podstawą jakby sukcesu u sportowców jest flora bakteryjna. I tam między innymi w jednej z konkluzji właśnie podano, że ta flora bakteryjna probiotyki powinny być podawane sportowcom jako element codziennej, zrównoważonej, zróżnicowanej diety. Także, że dzisiaj tak to potrzebuje wymiar. Ale wiadomo, oczywiście wiemy co wpływa na
na wyniszczenie flory bakteryjnej w organizmie. Przede wszystkim, no to będą oczywiście od końca, no to będą antybiotyki, to będą chemioterapie, ale to, co się nie zauważa, to są właśnie niesteroidowe leki przeciwzapalne, to będą inhibitory pompy pokrowowej, to będą różnego rodzaju leki z hormonami, to są wolne rodniki, to jest od nas stres, to wszystko wyniszcza florę bakteryjną. I jeżeli wiemy, że osoba, z którą mamy do czynienia, która potrzebuje naszej pomocy, stosuje takie środki, to wiadomo na 100%, że potrzeba ją wzmocnić florę bakteryjną. Pacjenci chorujący właśnie na zaburzenia hormonalne, alergie, to wiadomo, wrzody, żołądek, dwunastnica, cukrzyca, wiadomo bez najmniejszej wątpliwości, w każdym razie dla mnie, że choroba Hashimoto to jest tak samo, to jest przy wyprowadzaniu z Hashimoto, to flora bakteryjna, wprowadzenie probiotyków niezwykle przyspiesza jakby proces jakby wyjścia z tego bardzo poważnego problemu dla osoby chorującej właśnie na Hashimoto. Istotne wypadki probiotyczne zawierające w swoim składzie komplet żywy kultury bakterii w aspekcie dysbiozy. Proszę Państwa, dysbioza. Jeżeli mówi się najpierw zaburzenie równowagi mikrobiologicznej, to jest to, o cośmy mówili na początku gdzieś. Dysbioza to już jest coś jakby bardziej złożonego, bo wtedy już jest dysbioza, no to wtedy już jest jako z jednej strony jeszcze nieszczędność jelit, to są bakterie chorobotwórcze, to są toksyny, to jest cały związek przyczynowo-skutkowy i stosowanie wtedy preparatów probiotycznych zawierających 1, 2 czy 3 szczepy, to nie jesteśmy w stanie jakby wyprowadzić z wiosny bez najmniejszej wątpliwości, dlatego że jeżeli tych bakterii prozdrowotnych mamy, tak jak się podaje, a rozpiętość jest olbrzymia, od 500 do 1000 gatunków, to jeden szczep wprowadza pewnego rodzaju dominację. Może być jakimś takim wdzięciem chirurgicznym, że terapeutycznie można go podać przez tydzień czy dwa. Natomiast, żeby wyprowadzić organizm z dysbiozy, żeby wprowadzić kompleks witamin i wszystkich tych związków metabolicznych, które te bakterie symbiotyczne wytwarzają, to musi być zespół bakterii bez najmniejszej wątpliwości. A pojedyncze szczepy bakterii z dysbiozy nie są w stanie nas wyprowadzić. A jednocześnie oczywiście analogicznie, jeżeli dbamy o to, żeby ta flora bakteryjna w naszym organizmie była na odpowiednim poziomie, w odpowiedniej liczebności i różnorodności, no to wtedy jesteśmy bardzo blisko tego, że dysbiozy unikniemy. Co nam oferuje przemysł dzisiaj spożywczy? Pamiętajmy, że suplementy dietetyczne są też produkty spożywcze. Probiotyki zawarte w jogurtach, produktach mlecznych oraz w formie lioformizowanych suplementów. Na temat jakości tych produktów, im bardziej jest się w temacie,
tym więcej właśnie kontaktów z różnego rodzaju kontrowersjami, wątpliwościami. Już nie będę przytaczał, powiem szczerze, że nawet nie pamiętam, w tym raporcie właśnie Komitetu Olimpijskiego odradzają, nie zalecają z jakichś powodów tych jogurtów. Nie zapamiętałem dlaczego.